Jestem praktycznie na miejscu. Zostały mi ostatnie metry. Gdzie się znajduję? Doszedłem, słuchajcie, do miejsca o nazwie... Jest godzina 14:20. Za godzinę i 20 minut zajdzie słońce. Powoli kolejna noc. Za chwilę. No nie robię tyle trasy w ciągu dnia, co planowałem, z tego względu właśnie, że dni są teraz bardzo krótkie. Chodzenie po nocy mija się z celem, no bo nie zobaczę tego, co za dnia. Iść, żeby przejść, to nie jest mój cel. Iść i zobaczyć. Leci zupka chińska na szybko. W plastikowym kubku. A dlaczego w plastikowym? Bo jest lżejszy. Tak wygląda moje obozowisko na chwilę. Zostawiam miejsce, w którym jadłem posiłek. Strasznie dużo tam takich wściekłych os mnie atakowało, więc musiałem się uwijać. No i wspinam się dalej po drodze. Jak spożywałem posiłek, to minęło mnie dwóch grzybiarzy. Mieli tych grzybów w reklamówkach sporo. Nie wiem co, bo nie było dokładnie widać. No ale co? Okazuje się, że Las Olszowski, tak jak mówiłem, ciemny, gęsty, ciężko dostępny, no i posiada bardzo dużą ilość grzybów, nie? Dobra, a ja się wspinam. Zostało mi jakieś 150 metrów przewyższenia do kolejnego punktu. I jak zrobię ten punkcik, to wyżej już nie idę, ponieważ już jest godzina po 17, a po 19 robi się ciemno. Jestem sam, staram się po górach nie chodzić po ciemku, więc cisnę do góry i za chwilę, jak będę za niedługo schodził. Bardzo ładnie otworzył nam się widok tutaj na Ćwilin i na Śnieżnicę. Zbliżę trochę kamerą. Po prawej mamy Ćwilin z tą polaną na Ćwilinie rozległej wielkości. Widać tą polanę, taka jaśniejsza. No a po lewej trzywierzchołkowa Śnieżnica. Północny trawers Śnieżnicy robiłem kilka odcinków wcześniej. Możecie sobie zobaczyć, jak to wyglądało. A tutaj no to co? Północne stoki Gorców, nie? Tam chyba będzie gdzieś Suchora. Nie wiem, czy to nie będzie tamta górka. Polana 9 siłów bezłodygowych. Pod ścisłą ochroną. Ten oto tutaj kwiat. Razem oczywiście z liśćmi. Zobaczcie tutaj. Podwójny okaz koloru białego, a tutaj jeszcze jeden okaz się trafił, tylko nieco innego koloru, taki wpadający w fiolet, może dlatego, że jest młody, a tam już w pełni rozwinięty kwiat. Roślina pod ścisłą ochroną. No rośnie tutaj trochę tego na polanie. No, podejście pod Jastrzębie zaczyna robić się trochę wymagające. Może kamera chociaż trochę odda tego pionu, jaki mnie czeka za chwilę w tamtym miejscu do zrobienia.
szlak się przebija przez taką grzędę i tutaj bardzo dobrze widać łupki, z jakich między innymi jest zbudowany Frisz Karpacki. Zobaczcie, jak to się wszystko kruszy i łupi. O, są takie płaskie skały, miejscami ostre, jak igła, jak brzytwa. Leci to wszystko. Tu jest tego więcej. Częściowo porośnięte. Łupki, zlepieńce, piaskowce. Podstawowe skały budujące gorce. Północne lasy gorczańskie skrywają również las pierwotny. Taki stary las, można by rzec, który liczy ponad 150 lat. Tutaj mamy do czynienia z takim drzewem ponad 150-letnim. Jestem praktycznie na miejscu. Zostały mi ostatnie metry. Gdzie się znajduję? Doszedłem, słuchajcie, do miejsca o nazwie Jastrzębie. Jest to taka góra w grzbiecie, nie jakaś wybitna. Skąd się wzięła nazwa? Tutaj w tych lasach, słuchajcie, jastrzębie upodobały sobie to miejsce do po prostu bytowania. I stąd wzięła się właśnie ta nazwa, tak w skrócie, żeby nie owijać w bawełnę, wam powiem, ale widać, że las jest naprawdę gęsty. Zero wiatru. Stamtąd przyszedłem. Na razie jastrzębia nie słyszałem. Być może jestem o złej porze dnia. No i dzisiaj takie trzy niepozorne miejsca. Mało uczęszczane, ale dla mnie też ciekawe, nie? Robię ostatnie metry. Chcę podejść tutaj na rozwidlenie, zobaczyć, czy coś tu jest. I to jest na koniec na dzisiaj. Będzie już tylko powrót. Mam mało czasu. Ale chyba tutaj. Myślałem, że tu jest jakiś szałas, ale nie. Po prostu taki prześwit leśny. Zobaczcie. Jastrzębie. Kolejny punkcik do projektu 1000 miejsc Polski. Jestem w centrum ostoi jastrzębi ptaków drapieżnych. Coś mi kamera ostatnio szwankuje z ostrością. Chyba powoli kończy jej się żywot. Autofokus coś mi tutaj ostatnio daje popalić.